domy ze samego dworca. Na nim mogą my trafić do tego podwórca. A jadomy ze samiutkiej góry. A to my się zapytaj, czy u nim mozony. Kanty ja wam rzucę, ta-la-la. Niech minuski podrygują do wielkiego rana. Łapy w tasa! Masę poznanych wspaniałych ludzi. I co? I przygód. Tak. Przygód. Najlepszych przyjaciół. Rodziny. A to jest prawda akurat. Nasze rodzinę. No mamy taką przyszywę. Dobra. Dzień dobry. Zastanawia się, czy dołączyć do zespołu, to niech się nie zastanawia, bo jest to naprawdę jedna wielka, fascynująca przygoda. Wiele, naprawdę wiele zwiedzonych miejsc na świecie, których normalnie myślę, że nie bylibyśmy w stanie dosięgnąć. Tak. Adam, tradycja to jest najmniejszy problem w tym zespole. Ale tak naprawdę zespół to, jeżeli ktoś się nudzi i chce swój wolny czas wypełnić, to ja uważam, że zespół to jest najlepsza rzecz, jaka mnie w życiu spotkała. Naprawdę. Na takiej zasadzie, że mało, że tyle ludzi poznałam i w ogóle, no to jeszcze się tak rozwinęłam na zasadzie taniec i tak dalej. Na imprezach, przecież na imprezach to idą ludzie z zespołu, to cały czas tańczą, a nie jakieś klocki stoją. Od razu widać, kto w ogóle tak, jest z zespołu, jak idziesz zespołu, na jakąś imprezę. Tak. Już jakieś walczyki, poleczki, już coś tam. Jazda. Tak. Albo na weselu jakąś obrytkę. No. Tak, a później... I ludzie na ciebie patrzą, co on robi. Tak, albo wszystkie przyśpiewki, nie? I później siedzisz sobie tam z tymi wujkami, ciotkami i tylko, ty znasz to? No jazda, nie? Ciocia Mariulka. Nie, no serio. Nie, jeśli chodzi o wyjazdy, to jest świetna sprawa, bo można zwiedzić naprawdę pół świata za tak zwane grosze, nie? I przede wszystkim ta atmosfera i te przygody, które są na tych wyjazdach, to są nie do opisania. No ale też nie do powtórzenia. Integracja z innymi zespołami. Tak. Tak, poznaliśmy to ile kultur, zespołów, ile ludzi. Osób, ile kultur poznaliśmy przez całe te wyjazdy, czy do Francji, czy jakby, do Turcji, tak, czy inne zakątki świata. A jakby takie też wspólne jakby świętowanie tych zwycięstw i to wszystko takie, co nas scala. I jakby to są takie emocje nie do opisania wszystko. Jakby trzeba przyjść i zobaczyć. Jeszcze nie jeden... I na pewno nikt nie pożałuje. Tak, jeszcze nie jedno Grand Prix przed nami.